krzyż moich grzechów, moich słabości, moich upadków, do wszystkiego, czym sobie nie mogę poradzić. Z miłości szedł przed siebie, widząc też cel i kres. Nie ukrzyżowanie, ale jeszcze dalej zmartwychwstanie. Dlatego wyruszając razem z nim do drogi miłości, spróbujmy w sercu pomyśleć o tym, co chcemy wymyślać. Może jakąś słabość, może jakiś grzech, może coś, co nas boleśnie ogranicza na tej drodze naszego życia i nie pozwala pewnie cieszyć się miłości. Powierzmy to Chrystusowi, niech on zabiera to ze sobą na tę drogę. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć wskazany. Thank you.
wrogość, że przyszedł do ludzi, przyszedł do swojej własności, przeszedł przez ziemię, dobrze się zwalniał, pędzał z duchem, rozdawał chleb. W każdym miejscu, w każdym połączeniu przecież czynił tylko jego miłość. Nie ta barwa, która swoje też włożyła, ale świadomość, że to jego rodacy, że ten człowiek, który powinien przyjąć miłość Pan Boga, zarzucił mu ten drogę krzyża, ale było najtrudniejszym etapem tej krzyżowej drogi. Krzyż bez miłości jest czymś nie do odniesienia. Miłość bez krzyża jest rzeczą niemożliwą. Warto zapraszać Pana Boga, że szczególnie do tych sytuacji, w których dźwigamy krzyż, bo bunt przyroda nie zdejmie. Bunt może spowodować, że niezrozumienie będzie jeszcze większe. Prośmy, żeby Jezus Chrystus, dźwigający krzyż, wyjaśnił w naszych sercach, że warto przychodzić krzyżowo do drogi. Oh, yeah.
przypuszczam, drodze walki o swoje serce, drodze poprawy i zmiany tego, co słabe i grzeszne, dość trudno przyznawać się do swojej słabości, szczególnie przy najbliższym. Tyle razy myślimy, że otwarcie, pokazanie, że cierpię, szczególnie może swojej matki, swojej braci, jest jakieś okazanie słabości, zresztą po co mi też się pobawić. A na tej drodze krzyżowej Chrystus nam pokazuje, że właśnie w tym mówiącym mówić na tej jednej wyjątkowej, jednej swym rodzaju Maryi jest czymś, co jest bardzo pojące. Łatwo spodobno nam się może się Matki Bożej jest w perspektywie całej osoby. Ale pomóż, jesteś mamą, albo pomóż o swojej mamie. Ofiarę przy stacji cierpienia, łzy swojej mamy, które może czasami wywołuje się dziecko, ofiarę cierpiące dzieci i tych wszystkich, którzy borykają się z krzyżem, któż z nas go nie nosi. Dzięki za miłości. Nie jeden raz w moim, w Twoim życiu jest tak,
że nawet czujemy wewnętrznie potrzebę pomocy. Jeden też nas jest i tak, że już prawie pomagamy, jak ten z dzisiejszego Ewangelii, już blisko jesteśmy do Króla Stanowiskiego. Ale sobie tego myślę, a co powiedzą inni? Po co się będę wyrywał? Niech on pomaga. Niech tamten się zainteresuje. Przecież jest tyle osób, które mogą to zrobić lepiej. W ogóle mogą to zrobić. Zobacz, święta Weronika nie kalkuluje, nie oblicza, nie myśli, co będzie dalej. Wychodzi i pomaga. Uczmy się świętej Weroniki, że miłość zawsze powinna nieść bezinteresowną pomoc naszą.
Wszystkie następne prawa nie są tyle trudne, że nie mając perspektywy całego i w naszym życiu można odbyć się zniechęcić, można się poddać. Doskonale jest to do osób, które odbywają się z różnego rodzaju nałogami. Nie widać jakiejś nadziei, nie widać szansy. Wielu z nich wydało się, że musiało, nie warto chyba się starać. A Jezus powstaje w świecie dalej, bo okres drogi krzyżowej, okres drogi miłości, w postaci zmartwychwstania jest coraz bliżej. Przy tej stacji warto też pomyśleć o wszystkich osobach, które spotykamy na co dzień, możliwość z naszych bliskich, których dawno w kościele nie było, czy z różnych racji, chociażby upadli, pomogą w swoich. Sam ja bym nie mogła, bo nie chcę przyjść do Chrystusa. Zobacz na drodze krzyżowej, niektórych po prostu trzeba podnieść, bo sam poznać nie mogą. Chrystus dodaje nam do siebie, Chrystus nam błogosławi. Ważny jest nasz wzrok. Myśmy tak po prostu najpierw widzieli, dostrzegali na przykład nas ten rzut pracy po raz kolejny. Bo oni tak składają się, że oni przede wszystkim słowo Kościoła w oczach kochającego Boga. Gracias.
jest jedno z tych zdań, które trzeba chciałbym wypowiadać w sposób definitywny i ostateczny. To jest jedno z tych zdań, które trzeba krzyczeć przez wieki historii, jako zdanie, w którym wszystko się kończy. Bóg umarł. To doskonale wiemy o tym, że Bóg nie umarł, Bóg żyje. Pytanie tylko, czy jest tak, co dobrze jest sobie zadać, czy Bóg żyje w moim sercu, czy Bóg żyje w moim otoczeniu, czy Bóg żyje w mojej rodzinie, czy ja pozwalam Bogu żyć w mnie. Zawsze tak się dzieje, gdy moje serce jest czyste, gdy mam przyjęcie miłości. Sakrament Bóg tej wyrównania, jutro będziemy przeżywać w naszym wspólnocie wyrównania. Jest sakramentem właśnie mówiącym Panu Bogu, wierzę w Twoje życie, w moim życiu, wierzę w Twoje życie i Twoje serce, przyjęte dla mnie obecne w moim sercu. Zapraszamy przy tej stacji Boga żywego, który pokonał śmierć do naszego. Po raz pierwszy, właśnie Chrystus chce te sprawy
chciałem rozpoznać jego obronę i starałem się z nim zmartwychwstawać. Ojciec, Syn i Duch Święty.